Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tekstur nazywających się image, czyli tak naprawdę najważniejszych tekstur, które w Blenderze dodaje się prawie przez cały czas. Ponieważ nie ma co ukrywać, tekstury proceduralne są dobre, ale tylko dla jakichś prostych zastosowań. Natomiast jeżeli chcemy mieć pełną kontrolę nad tym, jak wygląda scena, jak wyglądają nasze materiały, najlepiej i najbezpieczniej jest używać materiałów opartych o tekstury właśnie obrazkowe, czyli w oparciu o bitmapy. I aby przygotować ten materiał, sugerowałbym na początku zdobyć jakieś dobre tekstury bitmapowe i można je znaleźć oczywiście na sieci, korzystając chociażby z Google'a czy innych tego typu serwisów. Wystarczy, że wpiszę tekstury i znajduję od razu jakąś masę obrazków, które są mniej lub bardziej sensowne. Oczywiście wszystkie te tekstury mogą być fajne, pod warunkiem, że nie łamiemy praw autorskich ludzi, którzy je robili, ale istnieje takie miejsce w sieci, które pozwala ściągnąć bardzo dobre tekstury i to w dodatku za darmo, w oparciu o licencję Creative Commons. Jest to strona o nazwie cgtextures.com. Na tej stronie można znaleźć tysiące tekstur, które są za darmo. Jeżeli interesują mnie na przykład tekstury skał, klikam sobie w skałę i proszę zobaczyć, od razu są skały, z tym, że podzielone dodatkowo jeszcze na jakieś kategorie, na przykład skały gładkie. I mam tutaj mnóstwo różnego rodzaju gładkich skał. Jeżeli potrzebuję którejkolwiek z nich, mogę kliknąć w taki link i dostaję wtedy różnego rodzaju zdjęcia. Te zdjęcia są nieraz w gigantycznej rozdzielczości, na przykład maksymalne, które teraz mogę ściągnąć, to jest 2789x3000, 3000x2800, 3000x2300 i tak dalej. Użytkownicy, którzy zapłacą za ten serwis, mogą także ściągnąć sobie tekstury, które są przeznaczone dla użytkowników typu premium i wtedy mają gigantyczną rozdzielczość rzędu 5000x5000. Jest to już bardzo dobra rozdzielczość, bardzo duży obrazek, no i pozwala on mapować szczegóły na obiekcie z dużą precyzją. Mogę także ściągnąć tekstury, które są bezszwowe, a więc takie, które jeżeli je ułożę w kafelki na jednolitej powierzchni, będą się sklejały swoimi brzegami i nie będzie widać żadnych granic. Takie tekstury można również zrobić w GIMPie. No i teraz tak. Gdybym chciał zrobić jakąkolwiek teksturę, aby ją dodać do Blendera, mogę skorzystać z tej strony. Tekstur jest tutaj naprawdę dużo i są najróżniejsze. No, jak tak poklikać, to rzeczywiście jest na co popatrzeć. Jakieś jedzenie, no po prostu mnóstwo różnych rzeczy. Ok? Samych cegieł jest kilka różnych rodzajów, w tym cegły jakieś zaokrąglone, cegły średniowieczne. Full wypas, że tak powiem. Oprócz tego, że mamy takie źródło tekstur, sam z niego korzystam bardzo często. Kwota jest 15 megowa dziennie, a więc w ciągu doby mogę ściągnąć tylko 15 mega, co się przekłada na kilka plików tak naprawdę, bo one są spore. Ale oprócz tego, że takie tekstury istnieją na sieci, można je sobie ściągnąć. Można również skorzystać z własnych, że tak powiem, rozwiązań i zrobić sobie tekstury samemu. Ponieważ pracuję pod Linuxem, z wyboru mogę skorzystać z takiego programu jak GIMP. To jest wersja 2.6, chyba stabilna. I w takiej wersji również mogę zrobić sobie eleganckie tekstury. I na początek zrobię taką prostą teksturę, która będzie miała rozmiary 1024x1024 piksele. Dodatkowo w opcjach zaawansowanych mam ustawione, że wypełniona będzie kolorem przezroczystym, co się przyda później. Więc robię taką teksturę. Na tej teksturze wprowadzę sobie zaznaczenie wszystkiego i to zaznaczenie następnie zmniejszę o jakieś 300 punktów. Wybieram sobie polecenie zmniejsz, podaję 300 pikseli i moje zaznaczenie teraz jest już w środku, jest kwadratem. Jeżeli teraz takie zaznaczenie powiększę, to ono się oczywiście rozciągnie, będzie obejmowało większy obszar, ale te krawędzie, które są teraz prostokątne i są pod kątem prostym, tworząc kwadrat, będą musiały się zaokrąglić na rogach. I to jest właśnie efekt, o który mi chodzi. A więc jeżeli powiększę na przykład o 150 punktów, to otrzymam elegancko zaokrąglone narożniki. I wiem, mógłbym zrobić to również przez normalne zaznaczenie, przez zaokrąglaj rogi, przez określenie promienia i tak dalej, ale musiałem zaznaczać ciono z myszą, a załóżmy, że mi się nie chce. Więc w ten sposób zrobiłem sobie zaznaczenie i teraz mogę wypełnić środek tego zaznaczenia na przykład czystym kolorem białym. Wybieram wiaderko, wybieram następnie kolor, który jest już biały i zaznaczam, że to będzie kolor pierwszoplanowy. Dodatkowo mam zamiar wypełnić całe zaznaczenie, a więc nacisnę sobie całe zaznaczenie w opcjach, no i klik, i wypełniłem. Teraz, jeżeli nacisnę sobie Ctrl-I albo ewentualnie u mnie, to już jest inny klawisz, to jest i zmieniłem sobie, mogę odwrócić zaznaczenie i przygotować kolor, który będzie otoczeniem, czyli który będzie generował elegancko obwódkę. Ta obwódka będzie czarna. Cyk, i zrobiłem.
Jeżeli teraz pomniejsza swoje zaznaczenie jeszcze raz, na przykład o 10 punktów, to oczywiście ono się odsunie od krawędzi i odsunie się od środka, tworząc mi taki dodatkowy obszar jakiegoś, powiedzmy sobie, czegoś. A więc weźmy sobie zmniejsz, wpiszmy tutaj na przykład 20 pikseli i już mam. I jeżeli teraz wypełnię ten obszar kolorem białym, to otrzymam taką fajną ramkę. Ta ramka jest ok, podoba mi się, ale jeszcze chciałbym, aby w środku tej ramki było troszeczkę przezroczystości. A więc klikam teraz w różdżkę, to jest magiczna różdżka. Mogę kliknąć teraz w obszar po środku i różdżka zaznaczy mi wszystkie kolory te same, które kliknąłem, a więc biały. Dostanę wtedy zaznaczenie w postaci takiego owalu. To zaznaczenie również pomniejsze, na przykład o 50 punktów. I to, co jest tutaj w środku, zwyczajnie skasuję. I teraz, jeżeli nacisnę klawisz Delete, to skasowałem kolor biały, który był wcześniej w tym miejscu. Jednocześnie pojawiła mi się taka siatka. Ta siatka oznacza, że jest to kolor przezroczysty, czyli w tym miejscu nie będzie koloru, jeżeli zapiszę plik jako PNG. Jeżeli nie mam takiego koloru przezroczystego, to znaczy, że do mojego tła w warstwach trzeba dodać tak zwany kanał alfa. Jeżeli ten kanał alfa usunę, to będę miał kolor tła, czyli obecny kolor wybrany w kolorach. Jeżeli chcę, aby to był biały, wystarczy, że skasuję teraz czarny i zrobi mi się biały. Jeżeli chcę, żeby to był czarny kolor tła, wystarczy, że skasuję i natychmiast się zrobi czarny. Więc jeżeli mam taką sytuację, to muszę kliknąć prawym klawiszem na warstwę, na której mam mój obrazek, i dodać kanał alfa. To dodaje kanał alfa, niewidoczny, ale pozwala mi to na skasowanie koloru, a mimo to obrazek pozostanie przezroczysty. Taki obrazek zapisuję przez Ctrl-Shift-S i zapisuję go jako na przykład tekstura.png. To jest zwykły obrazek. GIMP rozpoznaje formaty plików, no i w związku z tym, jeżeli podam nazwę tekstura.png, to utworzony zostanie plik w formacie PNG. Oczywiście mógłbym wybrać z wszystkich obrazów szczegółowy format i wtedy byłoby to samo. Potem pokazuje się okienko, w którym mogę ustawić sobie opcję zapisu. No i tam jest zapisz kolor tła, na przykład zapisz współczynnik gamma, różne rzeczy. Mogę je zignorować, ewentualnie ustawić w podobny sposób jak u mnie i naciskam guzik zapisz. To powoduje, że obrazek został zapisany, GIMPa mogę zamknąć. I teraz, ponieważ nacisnąłem Ctrl-Shift-S, to tak naprawdę ten rysunek nie został zapisany, została zapisana tylko jego kopia. Dlatego on nadal nazywa się bez nazwy i nadal jest zmodyfikowany. Dlatego GIMP przy zamykaniu pyta się, czy zapisać. Mówię, nie zapisuj, ponieważ już zapisałem wcześniej. Zamykam teraz GIMPa i wreszcie wracamy do Blendera. Aby dodać teksturę, która jest obrazkiem, należy mieć jakiś obiekt, na który taką teksturę dodam. Niech to będzie zwykły plane, mogę go troszkę rozciągnąć. Dodaję do tego plane'a materiał, a do tego materiału dodaję teksturę. I teraz zamiast cloudów wybieram sobie rodzaj tekstury image or movie. O tym powiemy sobie jeszcze w innych tutorialach, ale na razie chciałem ogarnąć tylko podstawy. Nasz render będzie wyglądał w taki sposób. Ustawię sobie ten plane na środku widoku. I jeżeli teraz kliknę w ten plane i wybiorę sobie oprócz image or movie wczytam obrazek, no to po prostu muszę na dysku poszukać tego mojego pliku. Ten mój plik znajduje się gdzieś tutaj. Jest tekstura. Przy okazji widać, leży tu jeszcze kilka następnych czy też poprzednich tutoriali. Wczytuję ten obrazek, on jest wczytany, na podglądzie w teksturze go widać, mam texture. Mogę też zobaczyć, jak będzie wyglądał materiał w różnych, że tak powiem, układach. Na małpce na przykład wychodzi tak śmiesznie dosyć. Na trawie to w ogóle go nie widać, na plainie jest ok. Mogę zobaczyć także oba, teksturę razem z materiałem. No i teraz moja zakładka image zawiera ustawienia dotyczące mojego obrazka. Widać, że obrazek jest w wielkości 1024x1024 punkty. Jest zapisany w formacie RGBA, co oznacza red, green, blue oraz alpha, czyli 4 bajty przeznaczone są na jeden kolor. Jest to format PNG. I mamy także coś takiego jak fields, color unpremultiply, premultiply. Na razie o tym nie będę mówił, bo to dotyczy bardziej przezroczystości. Zróbmy teraz render. No i mamy gotowy, wczytany obrazek. Przy okazji widać, że moja przezroczystość jest mapowana jako taka szara strefa w tym obrazku. No i to dlatego, że tam nie miałem żadnego koloru, ani czarnego, ani białego, tylko kolor przezroczysty. Sprawdźmy teraz, jak będzie ten obrazek komponował się z na przykład moim materiałem, który domyślnie jest w kolorze zielonym. Proszę zobaczyć, że widać, że w środku się robi zielony kolor, co jest fajne. Jeżeli teraz zrobię render, to mój kanał alfa, który dodałem do obrazka, powoduje, że obrazek jest przezroczysty i widać spod niego normalny kolor materiału. Jest to bardzo sympatyczne.
Inne opcje, które dotyczą dodawania obrazków do sceny, omówię w osobnych tutorialach i to będzie wymagało co najmniej kilku spotkań, ponieważ mamy tutaj mnóstwo różnych opcji, na przykład próbkowanie obrazu, mamy mapowanie obrazu, mamy także mapowanie, jeszcze raz, nie wiedzieć czemu, i tam jest dość sporo opcji, zwłaszcza takich tajemniczych. Mamy oczywiście zakładkę Influence, którą trzeba omówić dla wszystkich tekstur, mamy bump mapping na końcu, więc jeszcze jest kilka co najmniej materiałów, które na przykładzie tego obrazka chcę omówić. A to jest początek następnej serii, która będzie dotyczyła mapowania UV. Także na razie przerywam ten materiał, dziękuję za uwagę, warto przygotować sobie kilka dobrych tekstur, a później będziemy to zgłębiać. Na razie, do zobaczenia.